Witamy serdecznie na konferencji pomyczowej, którą poprowadzi tradycyjnie Kuba Pogorzelski i Hubert Baranowski z grupy medialnej UKS Łomża TV. Dziękujemy trenerowi gości za przybycie. 22. kolejka trzeciej ligi grupy pierwszej UKS wygrywa dzisiaj z Wartą Sieradz 2-0. Obejrzeliśmy ciekawe spotkanie, tradycyjnie już na początek poproszę o komentarz do boiskowych wydarzeń pana trenera Warty, pana Krzysztofa Orzeszka. Bardzo proszę. Co mogę powiedzieć? Przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty. Wracamy z niczym. Jesteśmy na siebie bardzo źli. I nie chcę komentować tego, co się wydarzyło na boisku, bo nie mieliśmy zbyt wielu sytuacji klarownych. Uważam, że mecz, gdyby się zakończył remisem, bo na to się zapowiadało, to nic byśmy więcej do tego meczu nie mogli dodać, bo jakościowo niestety z naszej strony było bardzo słabo, jeżeli chodzi o ofensywę. Wspomniał pan, panie trenerze, o tym, że przyjechaliście po 3 punkty. W mojej opinii z przebiegu meczu wynikało, że pana zespół przede wszystkim nie chciał stracić bramki. To się udawało do 85. minuty. Co według pana, czego zabrakło tak naprawdę do tego, żeby ten jeden punkt z Łomży wywieźć? No tak jak powiedziałem przed chwilą, zabrakło jakości z przodu i realizacji założeń i pomysłu. Kuba Pogorzelski, chciałem zapytać, jakie są plany Warty Sieradz na tą resztę sezonu, resztę rundy wiosennej, jakie są założenia klubu? Jasne, utrzymać się. Dziękuję. Jest już z nami ekipa UKS Łomża. Dziękujemy za przybycie. UKS dzisiaj cenne zwycięstwo 2-0 nad Wartą, cenne 3 punkty. Proszę komentarz do wojskowych wydarzeń trenera UKS-u, pana Marcina Puskę. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy już po 4 kolejkach tej rundy wiosennej i myślę, że ten start trzeba uznać za udany, za bardzo dobry. Drużyna od samego początku, czy okresu przygotowawczego, czy teraz już zmagań ligowych, pokazuje dużą wiarę, charakter, siłę, a to najważniejsze, pokazuje swoją tożsamość. To do dzisiejszego spotkania chcieliśmy na nie być bardzo koncentrowani, konsekwentni i zorganizowani. To był nasz główny cel, bo nauczeni 2 poprzednimi meczami wiedzieliśmy, że każdy mecz to jest bitwa i ta koncentracja musi być u nas na wysokim poziomie. Co do samego spotkania, jeżeli chodzi o założenia, to nastawialiśmy się na to, że będziemy funkcjonować w tym meczu głównie w ataku pozycyjnym, że zespół gości raczej nastawi się na ataki szybkie i tak też było. Co do naszego budowania, to na pewno jeżeli chodzi o pierwszą połowę, w tym budowaniu niski na pewno szwankowała trochę nasza decyzyjność, ponieważ zespół gości bardzo mocno zamykał środek, a my te piłki chcieliśmy tam pchać. I to przez to narażało nas na kontrataki. I jeżeli chodzi o zagrożenie, myślę, że Warty z pierwszej połowy, to na pewno stały fragment, gdzie Adrian Olszewski obronił to pewnie i dzięki temu cały czas byliśmy w grze. Co do drugiej połowy, nie chcieliśmy czegoś mocno zmieniać, tylko skupiliśmy się na pracy wahadeł, jeżeli chodzi o drugą połowę i na tym, żeby być w dalszym ciągu konsekwentnym. I uważam, że ta właśnie konsekwencja, to, że byliśmy skoncentrowani, że nie podpalaliśmy się, tylko byliśmy cały czas cierpliwi, graliśmy w piłkę, powodowało to, że tworzyliśmy sytuację. No i koniec końców zostaliśmy za to nagrodzeni. Uważam, że zasłużenie wygraliśmy to spotkanie. Oczywiście powinniśmy ten wynik wcześniej ustawić sobie, szybciej zdobyć bramkę, bo wtedy przeciwnik musiałby wyjść do nas wyżej i grałoby się zdecydowanie nam łatwo. Jednak ten mecz to już jest historia. Teraz skupiamy się na wyjeździe do Wikielca. Bardzo ważne spotkanie dla nas. Chcemy podtrzymać swoją pasę, jeżeli chodzi o minimum, podtrzymać swoją pasę, jeżeli chodzi o zdobycz punktową w meczach wyjazdowych. Dziękujemy też kibicom, którzy tutaj nas bardzo mocno wspierali. Można powiedzieć, że są naszym 12 zawodnikiem. I mamy nadzieję również, że w Wielką Sobotę będą z nami w Wikielcu i będą nas wspierać, a my odziedziczymy się na boisku dobrą postawę.
Tutaj jeszcze ode mnie pytanie do trenera, pana Marcina Pulski. Dzisiaj w wyjściowej jedenastce zobaczyliśmy Szymona Kuźmę. W mojej opinii z obserwacji, z przebiegu meczów uważam, że właśnie brakowało nam takiego ofensywnego zawodnika w środku pola i dzisiaj faktycznie ten środek zaczął żyć i pracować. Jak trener odniesie się do tej tezy? Znaczy, jeżeli chodzi o naszych środkowych pomocników, to mamy dwóch bardziej ofensywnych pomocników, jest to Szymon Kuźma i Bartosz Bernatowicz. To oni są bardziej takimi zawodnikami ofensywnymi, którzy odpowiadają też za kreację tej naszej gry. Natomiast Filip Karmański i Wiktor Walczak to są zawodnicy, którzy bardziej są nastawieni na zmianę kierunku, na odbiory. I dzisiaj nie mogliśmy skorzystać z Filipa z powodu żółtych kartek. Berni doznał lekkiego urazu i wyszliśmy takim zestawieniem. Myślę, że dało to efekt. Zarówno Szymon, jak i Wiktor bardzo dobrze wywiązywali się ze swoich zadań indywidualnych, jeżeli chodzi o to spotkanie. Cieszy powrót Szymona, cieszy też, że zdobył bramkę. Myślę, że na pewno go to napędzi do jeszcze lepszej gry, do jeszcze cięższej pracy. Jeszcze pytanie do Bartłomieja Olszewskiego. No, długo czekaliśmy na tą pierwszą bramkę, na otwarcie wyniku, ale w mojej opinii warto było czekać. Przepiękna bramka z rzutu wolnego. Pytanie do ciebie, czy trenowaliście takie rozwiązanie z kolegami na treningach? Podeszliście we trzech do piłki. Tutaj Hubert Antkowiak przebiegł nad, troszeczkę zmylił bramkarza, no i przymierzyłeś fenomenalnie i piłka wpadła od poprzeczki. Ja jeszcze może uzupełnię to pytanie. Negocjowaliście, kto będzie strzelał, czy to już było z góry wiadome i kwestia tylko rozegrania? Już w sparingach mieliśmy taki schemat, że z tej lewej strony gdzieś tam zazwyczaj uderza na prawo nożny zawodnik, ale było ustalone gdzieś tam w okresie przygotowawczym, żeby jak będzie taka opcja, żeby uderzyć właśnie lewą nogą nad muchem właśnie, no tam gdzie nie ma bramkarza, i z Antkiem od razu wiedzieliśmy, no jak położyliśmy piłkę, no żeby w tym kierunku dążyć. Oczywiście dołączam się do gratulacji kolegów, bo musicie panowie pamiętać, że na bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego czekaliśmy naprawdę dobrych kilka miesięcy. I moje pytanie jest takie, czy trafiłeś dokładnie w te miejsce, w które chciałeś trafić, bo naprawdę bramka fenomenalnej urody, od poprzeczki i w sumie bez szans dla golkipera gości. No tak jak mówię, no było gol w okresie przygotowawczym o tym mowa, żeby no uderzyć gdzieś tutaj nad murem, no nigdy gdzieś tam bramkarz się nie spodziewa tego uderzenia, jeśli wcześniej zrobi, no tak jak tutaj w tej sytuacji Antek zrobi ten ruch, przebiegnie nad piłką, no to bramkarz robi ruch do boku i no mi pozostaje tylko trafić w tę bramkę. Zanim przekażę głos prowadzącemu, chciałbym jeszcze raz pogratulować zwycięstwa i przede wszystkim woli walki do końca, bo to już nie pierwszy mecz, a w zasadzie trzeci, gdzie pokazaliśmy tak naprawdę wolę walki, no, mogę śmiało powiedzieć, do ostatnich minut i tym też jestem zbudowany, także jeszcze raz serdecznie gratuluję i przekazuję głos Hubertowi Baranowskiemu. Ja jeszcze do trenera jedno pytanie. Mamy 5 kolejek tej rundy, oczywiście zaliczam ten mecz z listopada, który się formalnie liczy do rundy wiosennej. Brakuje nam 3 punktów do tego, co zdobyliśmy w całej rundzie. Dzisiaj trener gości powiedział nam, że przyjechali tutaj po 3 punkty. W obserwacji mojej przynajmniej zdecydowanie grali na 0 z tyłu i dzięki temu pięknemu strzałowi udało się przełamać tą niemoc. Także do trenera, jakie oprócz tego meczu oczywiście z Wikielcem, jakie są plany, gdzie celujemy tak naprawdę na koniec tego sezonu? Znaczy, bo jakby efekty mamy pozytywne, więc tak troszeczkę wybiegam, ale ciekawy jestem, jakie są tutaj wasze opinie. Znaczy, jeżeli chodzi o zeszły rok, no to nas, że tak powiem, no nie interesuje przeszłość. My skupiamy się tylko na tym, co jest od stycznia
I tutaj nasze myśli krążą i krążyły dlatego, żeby jak najlepiej przygotować zespół do rundy i grać o zwycięstwo w każdym meczu. I my będziemy mamy takie swoje nastawienie, że niezależnie od tego, kim będziemy grać, no to będziemy chcieć grać o pełną pulę i myślę, że drużyna pokazuje właśnie tą tożsamość, ten charakter, to, że chcą wygrywać i to nie jest tylko podczas meczu mistrzowskiego, ale to również jest podczas treningu małej gry, średniej gry, dużej gry. Wszyscy są nastawieni na wygrywanie, na, żeby grać na zero z tyłu, a dokąd nas to zaprowadzi, to ciężko powiedzieć. Tak? Mamy wiadomy cel, jakim jest utrzymanie się i to jest główny cel klubu w tym sezonie. My mamy swój cel wewnętrzny w drużynie. Nie chciałbym tutaj może o nim mówić, ale też wiemy o co gramy i na razie jesteśmy na dobrej drodze, by ten cel zrealizować. Czy Warta chciała grać o 3 punkty? Myślę, że ciężko mi to oceniać. Mieli taki plan, wydaje mi się, żeby zostać niżej z tyłu, poczekać i wykorzystać stały fragment czy atak szybki. Na pewno mieli ku temu sposobność w pierwszej połowie po tym rzucie rożnym. No tak się nie stało. My byliśmy, tak jak mówię, konsekwentni i odpowiedzialni w tych swoich działaniach i dopięliśmy swego. Także dziękujemy bardzo za dzisiejszą konferencję. Życzymy powodzenia i do zobaczenia w następnym meczu.